chciałbym Państwa zaprosić na relację filmową, która pokaże nam wszystkim, jak wielkie trudności stawiały także organa władzy, policja, różnego rodzaju służby tym, którzy chcieli dzisiaj być w Warszawie i świętować Święto Niepodległości. Poproszę o materiał filmowy. W ostatnim czasie naszym zdaniem doszło do skandalicznego zachowania policji nie tylko w Białymstoku, ale w całym województwie podlaskim. Mianowicie od wielu działaczy dochodzą do nas informacje z dnia na dzień, że policjanci w mundurach bądź po cywilnemu odwiedzają mieszkania ludzi związanych ze środowiskami kibicowskimi, patriotycznymi czy po prostu członków Ruchu Narodowego czy Młodzieży Wszechpolskiej w celu sprawdzenia, czy te osoby jadą na Marsz Niepodległości. Dwa dni temu miałem wizytę panów policjantów. Z samego rana, w momencie, gdy już miałem wychodzić do pracy, około 8 rano dwóch policjantów do mnie zapukało i zapytali, czy się wybieram na Marsz Niepodległości. Próbowałem dowiedzieć się, dlaczego sprawdzają obecność. Odpowiedzieli mi, że to dla bezpieczeństwa uczestników Marszu Niepodległości, ale już nie byli w stanie odpowiedzieć, przed kim mają nas chronić. Dnia 3 listopada bieżącego roku zapukała do mnie policja, nieumundurowani funkcjonariusze, bez podania podstawy prawnej ani faktycznej. Zaczęli zadawać pytania na temat uczestnictwa w marszu 11 listopada, gdzie jadę, dokładnie z kim jadę, w jaki sposób, potencjalnie z kim, jeżeli będę jechać, tak, oraz także potwierdzili mój numer telefonu, nie wiem w jaki sposób zdobyty. Mieli także policjanci przy sobie listę kilkuset nazwisk, też nie podając ani czy jestem w roli świadka, ani oskarżonego, co jest dosyć ważne w kontekście całej sprawy. Artykuły żadne nie były przedstawione. Policjanci pierwszy raz, jak przyszli do mnie do domu, przedstawili się bardzo grzecznie dla mojej mamy, powiedzieli, że mnie szukają, spytali się w ogóle, czy tu mieszkam, moja mama to potwierdziła. Akurat wtedy nie było mnie w domu, więc poprosili moją mamę o kontakt do mnie. To było akurat w piątek, w sobotę rano dostałem od nich telefon. Ja akurat wstaję jeszcze wcześniej rano, więc to akurat dla mnie nie było problemem. No i w tej także miłej rozmowie z policjantem dostałem kilkanaście ciekawych pytań. Czy jadę na marsz? Czy jadę marsz z Bielska Podlaskiego, skąd pochodzę, czy może z Białegostoku, gdzie studiuję, czy wiem, kto jedzie na marsz, czy moi koledzy jadą na marsz, czy może organizuję jakiś wyjazd. Panowie, no cóż, panowie nie przedstawili żadnych dokumentów, nie było żadnej informacji na ten temat, iż jest jakieś wobec mnie prowadzone postępowanie, tak? Tylko po prostu policja przyszła wypytać się o parę rzeczy. Panowie policjanci się zjawili dwukrotnie. No standardowe pytania, tak? Czy jedziemy? Czym jedziemy? Były takie też pytania i panowie, tak z kontekstu to wynikało, że marsz jest nawet nielegalny, tak? I czy mamy świadomość, bo akurat też do mojego brata przyszli, czy mamy świadomość tego, że będąc na marszu, no podchodzi to pod prawo, tak? No pytanie moje, dlaczego tak panowie mówią, skoro marsz zawsze był legalny i jest teraz legalny, skoro jest zarejestrowany? To nie potrafili odpowiedzieć na moje pytanie. Nie skończyło się to też na ostrzeganiu. Kolegom w innych miejscowościach też zabierano laptopy, komórki. Ponoć niektórzy koledzy mają założone podsłuchy na telefonach. Policja nawiedzała w domach również kolegów z innych miejscowości, którzy dla mnie to mówili. Między innymi zachodzili do ich rodziców, do ich babci nawet, do teściów, do przeróżnych ludzi tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać informacje na temat tego, czy dana osoba jedzie na Marsz Niepodległości, jakim środkiem podróżuje na tym, będzie podróżować na ten Marsz Niepodległości. Bardzo często podając się nawet za przewoźników w celu uzyskania informacji, ile osób jedzie na ten marsz i gdzie mają podstawić samochód. Takie działania policji są skandaliczne z tego powodu, że one przede wszystkim mają negatywny oddźwięk, znaczy działają negatywnie na członków rodziny czy sąsiadów takich osób, tak? Ponieważ my jako już doświadczeni, tak, działacze społeczni, patriotyczni mieliśmy do czynienia wielokrotnie z działaniami policji, ale wiadomo, że takie wizyty, tak jak powiedziałem, negatywnie wpływają na rodziców, tak? Bo wiadomo, jeżeli przychodzi policja, puka do domu i takie osoby nie zostaje w domu, a otwierają na przykład rodzice, to mają prawo do niepokojenia się, tak? Bo wiadomo, że to nie jest codzienna sytuacja, że umundurowani czy niemundurowani funkcjonariusze odwiedzają domy takich działaczy. Poczułem się niezbyt przyjemnie, ponieważ mieszkam w bloku, także to, że widzieli sąsiedzi, to jestem prawie tego pewny.
ale najgorsze jest to, że pan rzecznik policji w Białymstoku tego samego dnia powiedział, że policja odwiedzała tylko te osoby, które miały konflikt z prawem. No i w tym momencie przed wszystkimi znajomymi stałem się bandytą, a żadnego konfliktu z prawem nie miałem. Także tutaj albo pan rzecznik jest kłamcą, albo jest po prostu nieodpowiednią osobą na tym stanowisku, bo jest niedoinformowany. Jeszcze gorzej to wygląda, jak przychodzi taki policjant i mówi, że jest z wydziału kryminalnego, tak? Czyli jakby taka osoba, która przyjmuje takiego policjanta, jakby sobie od razu myśli, że jej syn czy sąsiad jest związany ze środowiskiem przestępczym. Jest niedopuszczalne, tak, że policja tak, no w taki sposób nami pyta się osób, które nigdy nie miały żadnego konfliktu z prawem, nigdy nie były karane, a tylko wyłącznie z powodem tutaj tak jakby tych działań prewencyjnych jest to, że idziemy na marsz. W tym roku policja właśnie robiła te najścia do domów po to, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, kto jedzie, ile osób mniej więcej będzie i czym jadą, żeby po prostu później mieć łatwiej przy zatrzymywaniu i wydaje mi się, że po prostu będą dążyć do tego, żeby jak najmniej ludzi tam dotarło.